Co to za jedni? Nagonka. Dzieci do nagonki z czworaków. No to jest słuszna koncepcja. Tak jest, to jest słuszna koncepcja. Ubrać w porcięta, zdjąć buty i ogolić mi to całe towarzystwo. Ja podpisałem umowę na gajowego z wąsami. A ja ogolić się nie pozwolę! Noszę zarost od przedwojny! Obwiązać twarze szmatami, że niby dzieci zęby bolą. Dzieci wtedy nie miały opieki dentystycznej. I tak jest najlepiej. Tak jest. Obwiązać szmatami! A co to? Co to jest? To ten znajomy od Hochwandera. Propozycja na dziedzica. Ochucki. Ale co on ma na sobie? No, to ewentualnie można zdjąć. O, to jest bardzo dobra koncepcja. Ona jest bardzo dobra, ta koncepcja, ale dlaczego on ma pruski mundur na sobie? Pruski, bo to jest dziedzic pruski. O. Mam napisane w scenopisie, wchodzi dziedzic pruski. Pruski, bo on się nazywa pruski. Zawsze jest pruski. Polski dziedzic. No to mogę go przepasać po prostu. Zdjąć to! To jest profanacja! To jest policzek w twarz dla całej ekipy! Uspokój się. Przecież to jest sanacyjny dziedzic. Pamiętaj, z kim oni się wtedy kumali. A zresztą niech zdejmie. Myśliwi gotowi? Gotowi! Nagonka gotowa? Gotowa! Kamera! Łączyć! Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta 701! Trzeba będzie powtórzyć. Co powtórzyć? Pośle jeden, przecież to jest kot, zawsze ci wejdzie na drzewo. To można ściąć drzewo. Taką mam koncepcję. Od koncepcji to jestem tutaj ja, rozumiesz? Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi. Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera. Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy.